Tyle jesteśmy na zespoły. Jest to 6-8 zespołów, które wyjeżdżają do pacjentów. Dla mnie w tej pracy cudowne jest to, że kiedy jedziemy do takiego dziecka, ono nie leży w takim anonimowym łóżku szpitalnym, przestraszone, tylko jest w swoim domu, wśród swoich zabawek, ze swoją mamą. I też myślę, że na przykład mi daje to taką łatwość pracy, że widzę całego pacjenta. Moim zdaniem hospicjum jest finansowane i współtworzone przez mieszkańców Lubelszczyzny. Jednym z elementów naszych oddziaływań to także wymiar edukacyjny. Ja wielokrotnie jeżdżę po Lubelszczyźnie, po szkołach, czasami podstawowych, gimnazjalnych, średnich, po to, żeby mówić młodym ludziom o hospicjum. Dlaczego? Bo w ich parafiach, na terenie ich szkół są również nasi pacjenci. Tłumaczyć, jak mają się zachować wobec swoich kolegów i koleżanek, którzy zmagają się z ciężką chorobą. Gdzie czasami te dzieci są opuszczone, nieodwiedzane. Czasami są, no niestety, niedojrzali nauczyciele, którzy jakby zapominają, jak ważne to jest, żeby ten młody człowiek miał wsparcie również ze swojego środowiska. Więc to nasze oddziaływanie to także jest oddziaływanie edukacyjne. Gdzie ja mogę powiedzieć o naszych pacjentach, czasami o dzieciach, które są przez tą młodzież znana. I kiedy ja o tym mogę powiedzieć, to jednocześnie mówię tym młodym ludziom, kochani, my to razem tworzymy. Wspólnie pomagajmy waszym kolegom i koleżankom. Bo jeżeli Fundusz Zdrowia nam daje 50-60% tego, co potrzebujemy, to skąd te 40% mam wziąć? Musimy to wyżebrać. Nie ma innej możliwości. A jeżeli są to wasi koledzy i koleżanki, pewnym elementem edukacyjnym, pewną koniecznością takiej wrażliwego serca jest to, żeby się wspierać, żeby pomagać, szczególnie tym, którzy w jakimś tajemnym doświadczeniu dźwigają coś, co jest ponad siły każdego z nas. I ci młodzi ludzie, może dostrzegając też i taki konkret i autentyczność tego, że to po prostu idzie na ten konkretny cel. A czasami właśnie są to dzieci czy młodzież znani przez nich, po prostu pomagają. A jeśli jeszcze jest to, że tak powiem, z błogosławieństwem władz oświatowych, a jednocześnie ze świadomością, która w samych nauczycielach jest coraz większa, że jest to idea, którą mamy wspierać i pomagać, no zebraliśmy prawie 200 tysięcy złotych. Te 200 tysięcy złotych przeznaczyliśmy na zakup sprzętu na rehabilitację. Na te oddziały dwa, które mamy, a które Państwo pewno za chwilę zobaczą albo zobaczyli, po to, żeby ta rehabilitacja była na najwyższym poziomie, a jednocześnie prowadzona przez osoby najbardziej kompetentne. Warszawskie Domowe Hospicjum dla Dzieci obchodzi 15-lecie. Byliście pierwsi. Ile w tej chwili działa takich placówek? W Polsce jest około 30 zespołów, które się zajmują dziećmi w domach. Część to są hospicja dla dzieci, część to są hospicja dla dorosłych, które zatrudniają pediatrów i tworzą takie zespoły właśnie dla dzieci. I jest też kilka hospicjów dla dorosłych, które też pomagają w tym. Poza tym, że świadczycie pomoc dzieciom bezpośrednio, to również macie pewną metodę, którą staracie się przekazać do innych hospicjów. Czy te wszystkie 30 pracuje na zasadach przez Was proponowanych? Cały urok organizacji pozarządowych polega na tym, że każdy może robić to po swojemu. I ponieważ Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie wprowadziło proponowanych przez nas standardów, w zasadzie jest tutaj duża dowolność. Są tylko przepisy NFZ-u, z którymi akurat się nie zgadzam, ale które są jedyną jakąś taką normą przy zawieraniu kontraktów. Błąd w tych przepisach polega zasadniczo na dwóch sprawach, że urzędnicy NFZ-u są w tej dziedzinie niekompetentni. No, ustawa daje takie uprawnienia ministrowi zdrowia, więc tutaj NFZ po prostu przekracza swoje kompetencje. No, trudno jest urzędnikom, którzy nigdy nie byli w takim hospicjum i nie wiedzą, na czym polega ta opieka, tworzyć ramy organizacyjne czy standardy, więc w zasadzie każdy pomysł jest skazany na niepowodzenie. Teoretycznie ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie nakazuje administracji państwowej współpracę z tymi organizacjami, no ale faktycznie niestety tak nie jest. Ja też sądziłem, że NFZ to jest firma ubezpieczeniowa, której powinno zależeć na tym, żeby zakontraktować jak najlepsze usługi dla swoich klientów i jak najtaniej.
No i okazuje się, że tak niestety nie jest. Więc przykro mi jest to powiedzieć, ale z naszego punktu widzenia wygląda tak, jakby NFZ chciał oszczędzać pieniądze na tych ciężko chorych dzieciach, bo stawka proponowana jest dalece niższa od minimalnej stawki, jaka zapewniałaby w ogóle funkcjonowanie takiego hospicjum. No właśnie, jak wygląda codzienność hospicjum? Z czego wobec tego się utrzymujecie, skoro pieniądze przez Państwo przeznaczone nie wystarczają? Większość środków, z których utrzymuje się hospicjum, pochodzi z darowizn i z 1% podatku. Teraz obecnie trwa kampania informacyjna i też dzięki ludziom dobrej woli, dzięki ich wsparciu, bezpłatnie lub po minimalnych kosztach udostępniane są powierzchnie reklamowe, czasy antenowe i ta akcja może się odbywać. Także to jest główne źródło utrzymania hospicjum. Czy hospicjum pracuje za darmo, jeśli chodzi o dzieci, o rodziców, czy pobierane są jakieś opłaty? Jest to pomoc nieodpłatna, jest to nasza działalność statutowa i dla rodzin zupełnie bezpłatna. Pomagamy też finansowo wielu rodzinom, bo ich sytuacja materialna jest nie pozwalałaby na opiekę nad dzieckiem w domu. Czasem musimy dokonać generalnego remontu pokoju, w którym dziecko mieszka, kuchni, łazienki, zaopatrzyć rodzinę w podstawowy sprzęt domowy. I tutaj kolejny paradoks polityki naszego państwa, bo jeżeli ta darowizna przekroczy 4900 zł, to ta rodzina musi zapłacić od tego podatek. Więc tutaj jest znowu sytuacja taka, której ja nie rozumiem jako obywatel, jako lekarz i ktoś, kto pracuje w hospicjum, bo przecież te pieniądze już są albo opodatkowane wcześniej, bo tak jak koleżanka mówiła, dostajemy darowizny, więc one już były opodatkowane, albo są zwolnione z podatku w postaci 1%. Natomiast jeśli my je wydajemy zgodnie z naszym statutem na rzecz tych biednych ludzi, to ci biedni ludzie muszą zapłacić od tego podatek. Większość dzieci, które są do nas kierowane, to nie są dzieci, które szybko umierają. One żyją długo, czasem kilka czy kilkanaście lat. 1/3 naszych pacjentów to są dzieci, których stan zdrowia się wręcz poprawia, czy stabilizuje na tyle, że w ogóle są wypisywane. Natomiast owszem, jest grupa dzieci, które umierają. Są to głównie dzieci z chorobami nowotworowymi, które zostały poddane wcześniej bardzo wyniszczającemu leczeniu i trafiają do nas na kilka dni, czasem kilkanaście, no, w najlepszym razie na kilka miesięcy. I to jest, powiedzmy, głównie ta grupa. Oprócz tego to są czasem bardzo małe dzieci, które się rodzą z bardzo poważnymi chorobami genetycznymi. Te też czasem żyją krótko. Ale większość dzieci to są dzieci z chorobami neurologicznymi, a te, jak wiemy, trwają długo, trwają latami. Najstarszy nasz pacjent w tej chwili ma ponad 30 lat. Bohaterowie naszego reportażu tak naprawdę zaczęli żyć pełnią życia, ich życia, takiego, jakie było im dostępne, w momencie, kiedy zaczęło zajmować się nimi domowe hospicjum. Czy to jest reguła? Znaczy, to jest ten ideał, który akurat tu się spełnił, także cieszymy się z tego i gratulujemy kolegom, że udało się to osiągnąć. Czego w takim razie trzeba Państwu życzyć i Waszym kolegom, którzy zajmują się dziećmi w tym najtrudniejszym okresie życia? Myślę, że dalej takiego wsparcia, jakie otrzymujemy od ludzi dobrej woli, którzy nas wspierają właśnie w formie darowizny czy 1% podatku i może też więcej otwartości, wsparcia ze strony urzędników właśnie, którzy mogliby zmienić, ułatwić pracę hospicjów dziecięcych, które zajmują się opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach. A żeby umożliwić tak naprawdę ludziom, którzy chcą się tym zajmować, chcą pracować w takim hospicjum, żeby była odpowiednia właśnie finansowanie i przepisy, które regulują standardy opieki. Ja bym sobie życzył, żeby więcej lekarzy, szczególnie pediatrów, chciało podjąć pracę w hospicjach domowych dla dzieci, bo w tej chwili to jest główna bariera w rozwoju tego ruchu w Polsce. Są na to pieniądze, my wiemy, jak to zorganizować, chętnie pomożemy. Ale brak lekarzy w zasadzie ogranicza możliwości rozwoju. No chyba po 15 latach udowadniania, że to jest dobra metoda i przynosi niesamowite owoce, oby te życzenia jak najszybciej stały się prawdą. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.